Cześć, w tym filmie zaprojektujemy sobie przykładowy model w dwóch systemach CAD 3D, we FreeCAD i w Autodesk Fusion 360. I rozpoczniemy od Fusion 360 i rozpocznę od utworzenia szkicu na płaszczyźnie XY. Teraz utworzę okrąg o średnicy 50 mm. OK. I teraz na podstawie tego okręgu dodam wyciągnięcie na 4 mm. OK. I teraz kolejny etap bryły. Utworzę kolejny szkic, tym razem szkic na tej płaszczyźnie. I tutaj również utworzę okrąg o średnicy 20 mm. OK. I ponownie wyciągnięcie, zaznaczam szkic i tutaj na 40 mm. OK. Teraz kolejny szkic. Tym razem jako płaszczyzna szkicu wybieram płaszczyznę ZX i utworzę kolejny okrąg. Na razie utworzę okrąg w dowolnym miejscu. Okrąg o średnicy 15 mm. I tak, chciałbym, aby środek tego okręgu pokrywał się tak jakby z zewnętrzną krawędzią tego walca. I to możemy zrobić poprzez wiązanie poziome pionowe i zaznaczam ten punkt i ten punkt. OK. I teraz jeszcze dodaję wymiar między tym punktem a tym punktem i tutaj wpisuję 15 mm. OK. Wychodzę ze szkicu i zwróć uwagę na to, że ten szkic jest zorientowany w taki sposób, że leży na środku tego walca. I teraz jak wybiorę wyciągnięcie i tutaj akurat chcę dodać wycięcie materiału, to wycięcie jest wykonane w jedną stronę. A chciałbym, aby to wycięcie było również wykonane w drugą stronę i możemy to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy, że w parametrze kierunek wybierzemy dwie strony i teraz mamy stronę pierwsza, strona druga i możemy dodać wyciągnięcie w drugą stronę. I klikamy OK i dodaliśmy takie wyciągnięcie wycięcia szkicu. OK, teraz jeszcze dodam zaokrąglenie krawędzi tej powierzchni, zaznaczam tę powierzchnię i wybieram zaokrąglenie i promień zaokrąglenia 1 mm. OK. Możemy też jeszcze dodać zaokrąglenie tej krawędzi. I tutaj na przykład 2 mm. OK. Teraz podobny model wykonam we FreeCAD. I tak jak we Fusion 360 utworzę szkic na płaszczyźnie XY, na początku okrąg o średnicy 40 mm, OK. Wychodzę ze szkicu, wyciągnięcie na 4 mm, OK. I kolejny etap modelu, zaznaczam tę powierzchnię, wybieram nowy szkic i tutaj rysuję kolejny okrąg o średnicy 15 mm i dodaję wyciągnięcie na 40 mm. OK. Teraz tworzę kolejny szkic i tutaj też wybieram płaszczyznę XZ i na początku, tak jak w Fusion, też utworzę okrąg w dowolnym miejscu. Dodam wymiar tego okręgu 15 mm i chciałbym właśnie powiązać ten okrąg w taki sposób, aby środek tego okręgu leżał tak jakby na tej zewnętrznej krawędzi tego walca. Odwołuję polecenie rysowania okręgu. I aby to zrobić we FreeCAD, muszę dodać geometrię zewnętrzną, która będzie taką geometrią odniesienia, względem której będę mógł dodawać wiązania i wymiary. I tutaj jak najedziesz na krawędzie tego modelu, to może to być górna krawędź, ale też może być ta krawędź. Dlatego klikam na tę krawędź i ta linia została tutaj rozpoznana. Jest to taka geometria zewnętrzna, która jest geometrią odniesienia, względem której mogę dodawać wiązania i wymiary. Klikam prawym, aby odwołać polecenie geometrii zewnętrznej i teraz tak. Zaznaczam ten punkt i tę linię i wybieram wiązanie zwiąż punkt na obiekcie. I teraz te dwa punkty i wiązanie, aby dodać wymiar 15 mm. OK. Szkic jest gotowy. Wychodzę ze szkicu i
Teraz dodaję tutaj operację kieszeń, tak żeby dodać wycięcie tego szkicu. I tutaj określam długość tego wyciągnięcia. Określam, tak jak we Fusion, tam było 12 mm. I teraz tak, jak zrobić, aby to wyciągnięcie również było wykonane w drugim kierunku. I tutaj w tym przypadku, w przypadku FreeCAD-a, należy zaznaczyć opcję symetrycznie od płaszczyzny. I tutaj prawdopodobnie musimy teraz zwiększyć wartość tego wyciągnięcia, tak aby wyciągnięcie było wykonane przez całą bryłę, ponieważ ta długość, którą tutaj określamy, to jest długość całego wyciągnięcia. Czyli tak jak tutaj mamy 22 mm, to mamy 11 mm w tę stronę i 11 mm w tę stronę. Klikam OK, aby to zatwierdzić i tak jak we Fusion jeszcze dodam zaokrąglenie tej krawędzi. I w tym przypadku również mogę zaznaczyć tę powierzchnię, wybieram operację zaokrąglenie, wpisuję promień zaokrąglenia 1 mm i OK. I jeszcze dodam zaokrąglenie tej krawędzi tutaj na 2 mm. OK. I jak widzisz, w obu systemach CAD zaprojektowaliśmy taki sam model. I na tym zakończymy. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.